Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately. Witam Was tutaj, cześć, tam znowu i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Kraina Tornad. No i tak, jesteśmy w naszym mieście. O, tu proszę bardzo, nasze wzgórza dla osób seniorów, że tak to powiem. No dobrze, oczywiście nie byłbym sobą, gdybym czegoś nie zrobił pomiędzy odcinkami, także tak, coś się wydarzyło. Tu możecie zobaczyć już po części, nasza autostrada się trochę zmieniła i tak, tylko powiem, co w dzisiejszym odcinku chciałbym zrobić. Chciałbym rozpocząć, i to będzie jedna z pierwszych rzeczy, pierwszy to będzie kampus, ale chciałbym rozpocząć ten oto, że w parku rozrywki, jakoś już pierwsze atrakcje tutaj będziemy dzisiaj wstawiać. Ponadto kampus potrzebuje. Postawimy nowe lotnisko w tymże rejonie i jeśli nam czasu starczy, nie wiem, to bym chociaż to cokolwiek w dużych frytkach zmienił. Bo one są, ale to nie są duże frytki. To są naprawdę małe, a przetwarzanie akurat tutaj jest naprawdę teraz, byłoby przydatne. Ale co się zmieniło pomiędzy odcinkami? No to tak. Zmieniłem po pierwsze, tutaj tą stację zmieniłem. To nie wiem, czy pokazywałem. Znaczy nie, to chyba zmieniłem ostatnio, więc jest tutaj stacja przejazdowa bezpośrednio do naszych pociągów, dzięki czemu tutaj mamy aż 3 tory kolejowe, znaczy 6 łącznie, 3 w każdą stronę. No i tak, tu jest podwójna stacja dla 3 linii kolejowych. Na razie się tutaj kolejki zbyt nie robią i tego bym się trzymał. Ogólnie dużo ludzi korzysta z tej stacji, ponieważ jest w bardzo bliskim sąsiedztwie 2 linii metra tutaj i jeszcze jedna szynówka, która akurat jest sobą używana. Ale jedna szynówka to jeszcze kiedyś tam zmienimy. Tak czy siak, metro jest używane, bo to jest 130 osób, to jest 21 niby w teorii, ale to jakoś ostatnio trochę zmniejszyło się. Ponadto kolejna stacja tutaj jest też przejazdowa bezpośrednio, jest tutaj... Wiecie, coś się tutaj zepsuło, bo te statystyki przed chwilą były odjechane. Tu jest około 40 osób, z tego co pamiętam. I stacja metra 49 podniesiona z jedną przejazdową bezpośrednio górą. Jakbyście byli ciekawi, co przejeżdża górą, znaczy bez zatrzymywania, to jest M1 przyciągnęliśmy dalej. Jedzie tutaj i kończy M1 przy naszym kampusu, gdzie tą stację dziś pewnie jeszcze będziemy przy niej kręcić. Ale jeszcze zanim pójdziemy dalej. Mamy tutaj bardzo ciekawy, jak widzicie, przejazd. No niestety Skylinesy mają taką nową możliwość robienia torów lewitujących i stwierdziłem, że to jest bardzo dobry easter egg do postawienia w tym miejscu. Ponadto mamy nowe wiadukty. Umiejscowiłem te ładne białe. Są trochę szersze, ale wyglądają ładnie i trochę bardziej futurystycznie. Tutaj ten wiadukt zjeżdża mi w dół, nie wiem czemu. Czekajcie, bym to naprawił. Bo to mi się tutaj nie podoba, to mi psuje w ogóle akompia... To źle wygląda w tym miejscu. W sumie wiem czemu, bo tutaj to budowałem nie na jeden raz, bo tu były... Oczywiście to wszystko budowałem podczas włączonej rozgrywki. Także tak to się tutaj zmieniło, ponadto pojawiły się tutaj trolejbusy. No i tak, te trolejbusy są ciekawe, bo one jadą bezpośrednio od tego rejonu, gdzie postawiłem też dosyć dużo nowych naszych akademików. I chyba z tego co pamiętam, nawet są już w miarę popularne. Widzicie, też tutaj jest kolej linowa, ale o tym za chwilę. I nasze trolejbusy, zamiast kończyć w tym miejscu, jak kończyły, jadą sobie dalej z przystankami, nawet pośpiesznymi trolejbusami w tym rejonie. Z bardzo ciekawym i ładnym nowym zjazdem tutaj, w dwie strony, w każdą stronę, jakby ktoś chciał pojechać. Teraz są zjazdy i ludzie korzystają z nich. To już mogłem sprawdzić, że to im się spodobało. No i tutaj z takim ciekawym zakrętem na linii prostej pod naszym stacją metra, gdzie bardzo dużo ludzi z trolejbusów właśnie się przesiada do metra i w inne strony. A trolejbus jedzie jeszcze tą ulicą w dwie strony do naszego tutaj węzła przesiadkowego i wraca drugą stroną ulicy tutaj. Jako taka jeszcze komunikacja naziemna i jeden tutaj ma pętlę, bo te trolejbusy będą się jeszcze zmieniać. Te dwie linie trolejbusowe na pewno będą jechać właśnie do naszych dużych frytek gdzieś w tym rejonie. Ale to jeszcze są, bym powiedział, dosyć odjechane plany. Znaczy, nie wiem, czy te dwie linie, ale jakaś jedna linia na pewno stąd będzie jechać, bo tu mamy właśnie naszą pętlę i ten trolejbus najprawdopodobniej przejedzie przez duże frytki i dojedzie gdzieś tutaj, nawet może do pętli. Zobaczymy. To się jeszcze tutaj będzie na wtedy trochę tego działo, więc spokojnie. Ponadto, jak widzicie, mamy tutaj nowy wiadukt, a właściwie 4 wiadukty, a nawet mosty, bym powiedział, kolejowe. Wyglądają one wspaniale.
No i co tu dużo nie powiedzieć? No wyglądają wspaniale, tak? Musiałem zrobić tutaj bardzo ciekawy titik, żeby nie było słupa, a był wiadukt. Nie pytajcie się, jak to robi, bo to jest bardzo ciekawa technika i to zależy też od miejsca. I most kolejowy tutaj, właściwie dla metra, też został zmieniony. Ponadto dalej mamy tutaj nadziemną stację podwójną dla dwóch linii metra. No i tu M1 i ta druga linia się przesiadają. Tramwaj tu dojeżdża, to jest ten z kampusu tramwaj. I nowa stacja kolejowa na cztery linie bezpośrednie niezależne. Jeżdżą tutaj cztery linie, po prostu wszystkie linie kolejowe się tutaj zatrzymują, a pociągi towarowe no niestety muszą przejechać przez perony, no cóż. Nie zawsze to jest idealnie. Tak czy siak, ta stacja bardzo mi się podoba i taką drugą stację będziemy też montować w naszym tym kafelku. Już wam pokażę gdzie. Tu będziemy montować. Tu też taka będzie duża stacja. Właśnie na cztery linie, ale to jeszcze daleko do tego czasu, więc... Tak czy siak, tu musiałem bardzo ciekawe zrobić węzły, bo tak, tu się to zjeżdża nam z tych dwóch osobnych wiaduktów w jeden tor, po czym później musi się to zjeżdżać na dwa tory, żeby wjechać tutaj na te nasze hale. Byłoby to co najmniej ciekawe do zrobienia. Funkcjonuje? Nie wiem, nie patrzyłem jeszcze w sumie, nie widziałem żadnego pociągu jedącego po tym. Ale no całkiem nieźle. Tu przy okazji, z naszego parkingu, który jest pod tym całym węzłem, jest wyjście, jak widzicie, tutaj jest ścieżka dla pieszych do naszego kampusu. No i jak widzicie, nasza kolej linowa właśnie tu jest przekrzywiona. Jeden tutaj się ciągnie przy dużych tytkach do stacji metra. Nie wiem, czy korzystałem ze stacji metra, czy faktycznie do pracy, jedną z kampusu bezpośrednio, a druga tutaj jest obok tej stacji metra. Także całkiem nieźle. I jeszcze jedna ważna rzecz. Mamy bulwary całkowicie nowe, dzięki czemu nie mamy już tych ścieżek i tych wszystkich rzeczy. Teraz wszyscy mogą chodzić naszymi tutaj bulwarami górą i dołem. I czy ludzie korzystają z nich? Oj tak. Oj tak, korzystają, jak widzicie, jest dosyć ich tutaj dużo i nawet dochodzą tutaj do metra w różne sposoby. Ponadto to samo zrobiłem po drugiej stronie i tutaj jest to jeszcze bardziej więcej osób chodzi, tylko trzeba najechać na to. Jak widzicie, oni nawet dochodzą do tych rejonów, tu daleki. Także jest to naprawdę całkiem ciekawe, pożyteczne, mi się bardzo podoba. I będę chciał to też rozprzestrzenić te nowe bulwary gdzieś dalej na miasto, co jest niestety będzie problematyczne i trudne, jednakże sądzę, że to będzie miało dosyć duże pozytywy na komunikację ogólnie w całym mieście. Na przykład gdybym tu mógł to zmienić, to by dużo zmieniło, ale tutaj aż tego raczej nie dociągnę. Sądzę, że tutaj gdzieś na końcu kampusu będzie po prostu przejście przy tym moście, wiadukcie, moście kolejowym. Dobrze, tak to wygląda aktualnie. No i tak jak mówiłem, zaczynamy... A, jeszcze jedna rzecz tutaj... No i w ogóle uporządkowałem tutaj linie kolejowe i metra. To jest jedna z ważniejszych rzeczy. No i było mało, uporządkowałem też linie kolejowe w tym rejonie, dzięki czemu jedna trasa po prostu przejeżdża bezpośrednio stąd, tutaj nad naszym kampusem i jedzie prosto do naszej linii kolejowej, do tej najbliższej stacji, dopiero tutaj. To i daleko ta stacja jest, ale... No cóż, bliżej mają tu stację kolejową, z której bardzo ludzie korzystają i to są głównie biura, więc wiecie. Biurowca IT. I tu jest druga stacja z naszym tym tramwajem, co tu jechał. Tutaj dociągnąłem do tej głównej linii tramwajowej, aby mieli też przesiadki. I chyba sądzę, że to mogę mu trochę dać. Tej linii tramwajowej, bo pewnie więcej osób z niej korzysta, jeżeli mogą jakkolwiek teraz wsiąść, gdziekolwiek. No i tu mają pętelkę i podłączenie do tej stacji, na której się zatrzymuje, z tego co pamiętam, tylko jedna linia, bo druga jest ekspresowa i przejeżdża środkiem, no ale zawsze coś. Ponadto tutaj też jest ścieżki rowerowe w teorii są, ale jak widzimy, oni jeszcze aż tak bardzo z nich nie korzystają. No cóż, trzeba im dać chwilę, żeby zaznajomili się z nowymi pomysłami na ścieżki rowerowe. Dobra, to było na tyle, a teraz przejdźmy do naszego kampusu. Kampus jest, brakuje mu tylko atrakcyjności do padnięcia na wyższy poziom, ale żeby tak nie było nudno, to my tutaj dajmy jakieś grandy, dajmy na badania, proszę bardzo. No i tak, ogólnie jeszcze chciałbym tutaj jakąś po tej stronie, bo to też jest rejon kampusu, jeśli ktoś nie pamięta. Właśnie zastanawiam się tylko, po której stronie zrobić. Może zrobimy takie te sportowe obiekty, jeden tu i jeden tu. Bo tutaj właśnie mi pasuje przy tej linii kolejowej, aby jakoś tutaj to wmontować, bo drugi wydział miał... W teorii możemy go zmieścić tutaj i wszystko zamknąć po tej stronie. Ale ja sądzę, że skoro tutaj jest tyle tych akademików, to można to w ogóle zrobić. Tak przy okazji, zobaczcie ile zarabiamy na tym kampusie. To jest 90 tysięcy samego czesnego. To jest straszne. To jest po prostu straszne. No i tak, to mamy salę gimnastyczną.
To ogólnie salę gimnastyczną bym zostawił, tylko bym ją przestawił może właśnie gdzieś w te rejony bardziej. Tu w ogóle te drogi jak są przy tej stacji metra, ta stacja metra to też się do niej bym nie przyzwyczajał. Nie wiem czy ona dokładnie w takim wariancie jaki jest teraz tu pozostanie, czy faktycznie te pociągi nie będą tu w przyszłości, to jest bardzo prawdopodobne, zjeżdżać tu w dół i ta stacja będzie już pod ziemią, widoczna oczywiście, ale pod ziemią. Tak najprawdopodobniej tu będzie i zresztą to jeszcze może się wydarzy nawet dzisiaj. Dobra, to tak, obiekty jakie mamy, po pierwsze drogę trzeba dociągnąć, to jest to, dobra. No i tak, zobaczmy jakie mamy tu obiekty może sportowe, od tego zacznijmy. To tak, z tego co widzę, mamy Centrum Sportów Wodnych, Hala Koszykówki, Stadion Lekkoatletyczny, ojejku, to jest ogromne. Właśnie się zastanawiam, czy taki ten ogromny nie byłby tu w sumie zły. No. No bo tak, baseball no to wiadomo, że nie i futbol amerykański w sumie jedno i drugie kiepskie. Więc albo hala koszykówki, albo centrum sportów wodnych. Nie, wiecie co, takie te właśnie tego typu, hala koszykarska i te inne, to ja bym gdzie indziej stawił, a tu bym to duże. No bo tu aż tak to nie będzie raczej pasować, tak mi się wydaje. Tu aż tak to takie odjechane to, no nie wiem. Chyba nie będzie tutaj to aż takie odjechane, bo tu jest dosyć duża przestrzeń otwarta i to może być to, że tak powiem. Dobra, to teraz zróbmy siatkę, żebym mógł to jakkolwiek postawić. Czyli siatkę sobie zrobimy powiedzmy w ten sposób. I teraz, oczywiście lecę na to zawsze na okrągło. Tak, tu są linie te energetyczne, ale to je można wywalić, jak już coś takiego nam tutaj powstanie. Dobra. No jest to dosyć duży obiekt, bym powiedział, ale sądzę, że to celu świętośrodki po pierwsze, a po drugie będzie to dobry pomysł. Przy okazji bliskie podłączenie z naszą linią kolejową, także to się na pewno przyda. Rozgrywki i na wyjeździe. Dobra, zobaczmy co tutaj teraz możemy ustawić. Dyscypliny sportowe. Tak, w ogóle nigdy nie miałem więcej niż jednego dyscyplin sportowych, ale zobaczymy. Co my tu możemy postawić sobie? Może Lions, barwy drużyny, dajmy w kolorach, a widzę nasze taki niebieski w sumie. No, powiedzmy. To jedzie kolor niebieski, to jest... o, dobra. No i co my tu możemy dać? Budżet na reklamę, to jest to. Tak, finansowanie cheatingu zwiększa szanse zespołu na wygraną w zawodach sportowych. Okej, coś tam. Dobra. To jest trenerzy, no to dajcie tych trenerów z 5. No, co mi tam? Ceny biletu, dobra, dajmy na razie na początku na 35 i to dajmy na 50. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Mamy coś tutaj, z tego też może będziemy zarabiać. Zobaczymy. Tak, w ogóle trzeba będzie mu to jakoś zrobić do tego dojście, do tego obiektu. No bo jest... ale od kampusu to tu w ogóle nie ma dojścia. Także to za chwilę zmienimy. Tą ścieżkę możemy na razie trochę wywalić. Teraz trzeba dostosować grunt do tego obiektu, że tak powiem. No bo on jest ogromny. A byłoby dobrze, żeby wyglądał jeszcze całkiem nieźle. Swanagą bardzo mi się podoba muzyka z tego ostatniego dodatku. Te dwa radia, które się pojawiły, naprawdę mi się podobają. Nawet tak, stołówka to jest chyba... Stołówkę to gdzieś walnąłem, sobie pamiętam. Tak, to jest stołówka. Fontanna Szkoły Humanistycznej jest tu. Dalej, Biblioteka Szkoły Humanistycznej. Wiecie co? Może na dobry początek po prostu przestawię tą stację metra na tą podziemną. Dzięki czemu będę mógł tramwaj jakoś sensownie postawić i już tutaj zmienić w ogóle organizację ruchu, bo tramwaj dojeżdżający do tego obiektu chyba będzie dobrym rozwiązaniem. Także od tego zacznijmy.
Dobrze, no i tak, trochę zmieniłem. Znaczy, poprzestawiałem głównie wszystkie budynki, żadnego nowego nie postawiłem, poza nową stacją metra. Czy jest to lepiej działające? Wydaje mi się, że lepiej funkcjonująca powinna być ta stacja metra, ale to jeszcze zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Na pewno nasze tramwaje mogą być bardziej wykorzystane. Czy tu jest o 64 osoby? No dobra, to jest dosyć dobrze, bardzo dobrze lepiej wykorzystywany tramwaj. Z tymi przystankami na zakrętach. No nie wiem, te ścieżki też bardzo ciekawie wyglądają. Nie jestem w 100% przekonany też do nich. Pytanie, czy gdybym je zmienił na te z drzewkami, to by lepiej wyglądało. Nie, teraz to jest za dużo tych drzewek. Dobra, tak czy siak, tu jest jedno przejście górą, bo inaczej z tych przystanków tramwajowych nie da się przejść, więc to jest na pewno nowa zmiana. Ta stacja metra i tu przejazd drogowy, aby mieli trochę większy węzeł przyśrodkowy, tutaj stworzyłem. Sądzę, że to akurat może być dobre rozwiązanie. Tramwaj nasz idzie teraz trochę bardziej na okrągło, to na minus, ale mamy jedną linową, w sensie kolej, tutaj jeden przystanek, tu jest drugi przystanek kolejnowy i tu jest przystanek końcowy, ale nie jest najlepiej skomunikowany, bo w sensie chciałem, żeby tutaj do tej stacji kolejowej mieli dobre przesiadki, ale w sumie może będzie, no nie wiem. Tak czy siak, mamy nasz stadion. Kiedy będzie mecz? Mecz będzie 22.11. O, to niedługo. No dobra, to już jacyś goście są, to jeszcze jakieś zyski będziemy mieli z tego. Dobra, lecimy z kolejnymi obiektami, które tutaj są do postawienia. Bo ogólnie tak, wydział i to wszystko tutaj będzie do postawienia, no ale mamy tak, otwarta sala, tego chyba nie... Chociaż to wygląda jak otwarta sala, sprawdźmy, otwarta sala, tak. Dobra, tu mamy, to było, fontanna była, biblioteka jest, klub artystyczny przed chwilą przestawiałem, sekcja dyplomów szkoły, to też mamy, dobra. A to co to jest? Pomnik osiągnięć szkoły humanistycznej 1. Jak on wygląda? Też mi się wydaje, że to nie wiem, czy to nie jest to przypadkiem. Tak, pomnik osiągnięć, no dobra, to mamy, to teraz kolejne. Aula sali gimnastyki. Czy auli my tu nie mamy? Czekajcie. Sprawdźmy. To jest świetlica. Świetlica też ma w ogóle całkiem ciekawe dojście do jakiejkolwiek drogi. Może byśmy ją trochę dostawili do tego. Dobra, to jest biblioteka. Czy my tu naprawdę nie mamy auli? No nie, wydaje mi się. No dobra, to tutaj mamy do aulę do postawienia. Tak, to jest aula? To jest aula. Dobra, tę aulę sobie postawimy tak trochę przykrzywiając ją tutaj. O, jeszcze mógł tutaj dostosować. W ogóle taka ciekawostka. Taki fun fact, prawdopodobnie ja z Kutem i jeszcze możliwe, że jeszcze z jedną osobą wpadniemy wszyscy na ten sam jeden, znaczy nie na ten sam kierunek, ale możliwe, że do jednej szkoły wyższej. Jest to prawdopodobne, zobaczymy czy tak się stanie oczywiście, ale jest to możliwe. Także taka ciekawostka, taki fun fact, no może być to śmieszne. Na pewno to byłoby śmieszne, bo to wszystkie te same osoby by trafiły. Nie powiem, że to nie trafię tam, jeśli tam bym wpadł, to bardziej z takiego powodu, że no bo nie chcę mi się szukać, a raczej tam będzie dobrze. Bo no, dobra, co my tu mamy? Nie no, sobie żartuję oczywiście. Nie chce mi się szukać. Tak. Dobra, co my tu mamy? Okej, to jest... Czy to nam tu wejdzie? To nie wejdzie.
Tym coś właśnie postawił. Księgarnię to byłoby warto. Księgarnię to chyba dwie postawimy. Jedna możemy właśnie sobie postawić gdzieś tu bym postawił obok ulicy, no bo to jest księgarnia, wiecie, księgarnia, można coś kupić. Pieniądze dla mnie. Widzę, że się nie chce zmieścić. That's not good. Not ideal. Dobra, tu musimy przestawić. Musimy trochę powiększyć nasz obszar i się zmieści. Dobra. Albo wiecie co? Księgarnię walnąć tutaj. Nie wiem, czy to nie jest trochę przydaleko. To jest chyba przydaleko trochę. Dobra, to wiecie co? Tutaj przy tej ulicy to nie będę stawiać tej księgarni, ale postawimy ją trochę w innym miejscu, dostarczając na nią znowu. Trochę jest dużo tych obiektów. Później to trudno je znaleźć. Laboratorium to jeszcze myślimy. Księgarnia. Co by było, gdybym ją postawił tu? Chyba nic by nie było, bo się nie zmieści. A tu? Już bardziej. No dobra, tu się zmieści. Jak odpowiednio postawimy. Dobra, to dawaj ją tu. Okej, to mamy tak, księgarnię. Stawiamy tylko to, co są zarobki, tak? Laboratorium jest nieważne, bo nie ma z tego zarobków. Znaczy, no na przykład jest tam taki obiekt nazywający się, który nie jest jakoś bardzo często u mnie strony w mieście, to jest laboratorium. Mamy tam jedno laboratorium, te medyczne postawione, ale w teorii, jak się dobrze zrobi, to wtedy można wybudzać ludzi z długiego snu, że tak to ujmę, ale jeszcze nigdy mi się chyba nie udało w żadnym mieście, jak długo bym nie grał, dojść do tego momentu. To nie zmienia faktu, że może zadziała to kiedyś. No bo tak, tu byśmy sobie to postawili, ten budynek, tą aulę sobie przestawimy tu. No cóż, teraz pytanie, co jest lepsze? To jest aula, to jest laboratorium. Czy tu laboratorium by weszło? Nie za bardzo. Księgarnię już mamy. Czyli to jest księgarnia, laboratorium, aula. Coś miałem tu postawić. Czy to miało być laboratorium? Możliwe. No to w takim razie, jeżeli tak to się tu poprzestawiało, to trochę tych budynków może poprzestawimy, żeby tu nie było takiego ścisku. Tak, bo tutaj jest to wolne miejsce, to sobie je zostawimy. Tak, może tutaj wrócić z powrotem. Tak, akurat mi się tutaj ta aula podobała, była dosyć w centrum. Tak, mamy laboratorium. Gdzie ona jest? Tu jest laboratorium, to my na razie sobie postawimy tak luźno tu. Jeszcze mamy jeden wydział do postawienia. Okej, tu jest jeszcze tych parę obiektów. A, no i nowego wydziału nie możemy jeszcze postawić, bo jeszcze nie mamy prestiżowego poziomu. No to nawet dobrze. To sobie poczekamy. A to jest akademik i akademiki sobie postawimy tutaj wzdłuż ulicy. Akademiki są najlepszym ściągaczem studentów. To już przetestowałem i potwierdziłem i tak dalej i to jest już pewne. No i pieniędzy też przy okazji. Nie wiem, ile zdałem na tym obiekcie, ale edukacja jest dochodowa. Dzięki temu to jest edukacja może być dochodowa. A to jest bardzo dziwne. No ale... Byłoby miło, gdyby tutaj się to zmieściło. Dobra. To teraz jest to tak bardzo blisko. Chciałbym tutaj... Nie chciałbym... Aż taki chyba być bieda akademików, świetnie, udało się to schować. Dobra. Bo jednak wiecie, jak macie, wyglądajcie. Znaczy, no wiadomo, że w Warszawie na przykład chyba takich aż akademików z widokiem na autostradę to nie mamy, bo nawet nam zagospodarowanie terenu na to nie pozwoli. I nie chciałbym tego też tutaj zmienić, że tak to powiem. Dobra, tutaj te wszystkie rzeczy i to wszystko tutaj to jeszcze sobie będę zmieniać, dekorować. Tylko na razie tak oddzielę to w jakiś tam sensowny sposób od naszej autostrady w tym rejonie. I tylko tyle. Tu można w sumie jeszcze dodać jakieś te ekrany akustyczne. Dobra, tutaj, tu, żeby te nasze... Bo też lubię, jak kolejki linowe jeżdżą nad czymś. Ogólnie to, ale to jeszcze będziemy tutaj naprawdę zmieniać. To tak, jak już jesteśmy właśnie przy naszych autostradach, przydałoby się je tu odciszyć, a właściwie wyciszyć. I nie ma nic lepszego niż coś takiego, czyli panele akustyczne. No i tak, tutaj też widzę, żeby się przydało. Tutaj ten wjazd w ogóle był taki, jak to się mówi po angielsku, temporary.
tymczasowy, ale no cóż, już pozostanie. Bo tutaj się dosyć sprawdza, bym powiedział. O, im się spodobało, że wyciszyliśmy. Świetnie. Tak, bo tutaj ten przejazd miał być prosto dalej. Oni tu byli postawieni obok tej ulicy, dobra. To może nawet was tutaj oszczędzimy, możecie się tutaj cały czas mieszkać. Dobra, to tak, tu w ogóle sobie dajmy jakiś handel. Tego handlu jest mało w tym rejonie, no ale cóż. Może jednak stąd zrobimy przejazd górą. Albo z tej strony, zobaczymy. Na razie to tutaj nam się zrobił znowu wielki węzeł przez to, że tutaj ten tramwaj jedzie górą. Jak tam to wygląda? Kiedy to jest? 22.11. O, to jest akurat... No dobra, to jest całkiem dużo ludzi w ogóle, z tego co widzę. Się ludzie ściągają. Tak, tu jest stacja metra podwójna. Okej, okay, dobrze, zaczęli z niej bardziej korzystać. A te akademiki nie są podpięte. Dobra, to podepnijmy te akademiki i przejdźmy do kolejnego elementu. Czyli do naszego parku rozrywki, bo to też czeka na siebie. Aż się w końcu coś, cokolwiek z nim stanie. To jest idealny moment, aby dziś się coś z nim stało. Dobra, zobaczmy, czy z tych akademików ktokolwiek korzysta. 128 osób, tutaj już jest 150. Jak tam w ogóle nasze zarobki z tego? To jest 88 tysięcy, jeśli mnie nie myli widoczność. I brakuje nam atrakcyjności kampusu? Jakim cudem przy tak dużej ilości tego wszystkiego nam brakuje atrakcyjności? To jest bardzo ciekawe pytanie. O, w ogóle tu mamy dosyć dużo tego, czekajcie. Wsparcie dla fan klubu możemy dać sobie. Okej, okay, jakieś jest więcej pieniędzy? Dobra, nie będzie. Kampanię reklamową możemy zrobić. Kontakty sponsorskie. Koszt utrzymania reprezentacji na jest mniejsze 8%. Zmiana billboardu z logo reprezentacji uczelni na logo sponsora. Może niekoniecznie. Powszechna edukacja na pewno nie. Darmowe posiłki. Studencka opieka zdrowia. Wzrost zdrowia studentów. Koszt... No dobra, możemy to w sumie też dorzucić. Tak, to jest 29 tysięcy za ten jeden przepis. To może niekoniecznie. To może niekoniecznie będziemy im polepszać zdrowie, bo to jest bardzo dużo. Biorąc pod uwagę, jak tu dużo osób chodzi po prostu, o to może chodzi. No ma ta atrakcyjność kampusu cały czas jest niska. Brakuje jakby nam strasznie dużo. Czekajcie, wiecie co? Dajcie mi chwilę, a ja wszędzie zrobię te drzewa. W sensie wszędzie tam, gdzie mają być. Chyba nic się kompletnie nie zmieniło, jeżeli chodzi o nasz tutaj kampus pod względem, no, atrakcyjności. No ale no cóż, na razie już niech będzie tak jak jest. Ja później tutaj będę musiał w ogóle dokręcić te wszystkie strefy, bo one tutaj są trochę na wyraz w niektórych rejonach podobne. Na przykład tutaj to jest już IT biura, tutaj... A tu jest już nasz kampus, na przykład z kolei. Także tak, to trzeba jeszcze trochę pokręcić. Tu miał być nasz kampus, ale tu go w końcu nie ma i nie będzie. On się będzie kończyć tu. No ale to chyba nawet dobre rozwiązanie, tak mi się szczerze powiedziawszy, tak sądzę. No bo po co mi aż dotąd dociągać to wszystko? No i tak, co my tu jeszcze mamy? Tu mamy te nasze rejony, handel. Dobra, zacznijmy chociaż ten, bo już kolejny raz nam wyjdzie znowu, że mówię, że
Zrobimy, a nie mamy nic kompletnie. Dlatego, chociaż na sam koniec, musimy cokolwiek zrobić w tym rejonie z naszym obiektem będącym tutaj. Tak, tu mamy naszą kolej linową, tu mamy nasze wejścia, tu nie mamy wejścia i zacznijmy od rozstawienia wszystkich wejść. No i to na razie tyle. Żadnych ścieżek jeszcze nie potworzyłem, no bo tutaj nie wiem, nie wiem jeszcze dokładnie, co tu będzie dokładnie to wyglądać. To wszystko porozkładane. Więc na razie stworzę tutaj jedną ścieżkę stąd, idącą tutaj tylko i wyłącznie do naszego wejścia głównego, które jest w tym rejonie. Sobie po prostu jakkolwiek to podłączymy, dobra, to mamy zrobione. I zróbmy to przejście przy okazji górą tutaj nad naszym tramwajowym przejazdem. Tu jest jedna szynówka. Teraz pod tą jedną szynówkę się tu zmieścić. Dobra. Cyk, pyk, myk. Dobra, to mamy zrobione. I tu jest wejście od linii kolejowej. To też moglibyśmy w ten sposób jakoś to wyciągnąć. Teraz tak, jak może widzieliście, na timelapsie usunąłem tutaj już ostatnie części wydobywające jeszcze naszą rudę w tym rejonie, bo już rudy tutaj nie ma. To mamy to za sobą i też trzeba byłoby po prostu podłączyć, bo oni jakoś tutaj prąd sobie dzielili chyba, tak. Dobra, teraz tak, to wejście nie ma prądu. Jakby tu cię podłączyć? Powiedzmy, że to jest dobre rozwiązanie. A ponieważ ty nie jesteś podłączony, to jeszcze tutaj będziesz niedziałający, ty tak samo. I tak, jak widzicie, tutaj wybudowałem drogę, bo ja w przyszłości tu będę chciał stworzyć jeszcze nową dzielnicę mieszkalną, jeszcze oddalającą ten nasz rejon parku rozrywki w tymże rejonie. No i tak, parku rozrywki. Co my tu mamy dalej? Czekajcie, jeszcze tak, mamy... kawiarnia parku rozrywki. Okej, dobra, to tak, takie kawiarnie. To ja poustawię tutaj właśnie w tym rejonie, obok naszych kolejki. Bo wiadomo, że każdy chciałby zjeść pod linami. No tak akurat, znaczy niemożliwe nawet w sumie. Dalej, mamy sklep z pamiątkami. To jest coś, co właśnie chciałem tutaj postawić przy wejściu. No i tak, toaleta, toalety, no przydałyby się. O, toaleta pod, idealnie. Tylko teraz tylko cofnijmy ją, dobra. Następnie mamy stoiska z grami. Dalej karuzela. To karuzelę też bym jeszcze wstawił mimo wszystko gdzieś tu na początku. I to tyle. Okej, no dobra. No tak, ja jeszcze tutaj dostawię coś, czego nie ma, a przydałoby się. Znaczy, w sumie nie wiem, czemu tego nie dodali. No ale dobra. To jest oczywiście nic innego jak parkowy punkt informacyjny Parklife. To ja wiem, co to jest. Ja wiem, co to jest. Parklife, gra. Wbrew pozorom grałem już kiedyś. I coś tam mogę wiedzieć. Może was zdziwić, co zrobię na początku, ale dokładnie to samo, co zawsze w każdym parku rozrywki, jaki ja budowałem. Dokładnie tak samo wygląda każdy środkowy rozjazd. Właściwie na cały park. W ogóle jak jest ta linia jeszcze... jak jest ta linia, to...
którą widzicie, o tutaj nasza kolejowa i z autostradą rowerową. One będą tu raczej pozostaną, jednakże nie wiem jeszcze jak z naszym parkiem rozrywki, bo zrobiłem póki co wejście stąd, ale prawdopodobnie w tym rejonie jeszcze tutaj będzie jakaś dzielnica albo nie wiem. Nie przewiduję tam parku rozrywki, powiem to tak. Na razie jeszcze nie myślę o tym rejonie jako parku rozrywki. Dobra, jak tak sobie to pociągniemy, to w sumie tu moglibyśmy zrobić wejście. Dobra. Natomiast tak czy siak trzeba byłoby tu zrobić gdzieś coś na środku, o, w tym rejonie. Dobra. I to oznacza, to jest karuzela. To jest plac. A, placu w końcu nie postawiliśmy jeszcze nigdzie. To tak, plac byśmy postawili sobie od drugiej strony w takim razie. Czy druga strona będzie w ogóle bardzo podobna, jak już ją włączę w przyszłości bardziej do użytku. Czyli tu też będą wszystkiego rodzaju, jakieś tam kafejki i inne eciepecie. No ale na razie, ze względów wiadomych, tam jeszcze nie rozkręcam imprezy. Rozkręcamy ją za to tutaj, budując ją za pomocą... W teorii moglibyśmy tylko i wyłącznie za pomocą tego, ale bez przesady zrobimy sobie za pomocą tych dwóch, bo, no bo czemu nie. No dobra. I tym razem inaczej jak zawsze dodamy sobie jeszcze, bo to chcę zrobić jakiś jeden główny Grand Central Park rozrywki, jak może zauważyliście właśnie, też z takimi właśnie odejściami od tych naszych głównych rejonów kasy. W ogóle jest tak strasznie, jakoś to świeci, nie wydaje mi się, żeby to aż tak zawsze kiedyś świeciło. Ta zona, ale dobra. Tutaj dajmy sobie wejście. No i wygląda to dosyć ciekawie. Inaczej niż... Nie, tu jeszcze jeden. Inaczej niż zawsze. No, jest to dosyć rozjechany, bym powiedział. Odjechany rejon. Ale dobra, zobaczymy jak to będzie w ogóle funkcjonować. Póki co, to tak, w nasz parku ktokolwiek jedzie. Jadą, zbliżają się, na komunikacji to oczywiście tutaj jest multum, ale widzę, że faktycznie ktoś tutaj już do nas naciera, do naszego parku, to bardzo dobrze, bo ten tramwaj tutaj, który funkcjonuje przez to wszystko, to jest bardzo słaby. Bardzo słaby. W ogóle jak się teraz zastanowiłem, to my moglibyśmy tutaj zainwestować w coś takiego, no bo skoro tutaj to już też jest obszar na długości całej naszej alei tutaj, zainwestować w też rozrywkę. No bo może niekoniecznie w turystykę, ale wypoczynek taki w tym rejonie, chyba żebyśmy poszli, powoduje hałas, przyciąga turystów. Właśnie może w to. Strefę turystyczną. Okej. To tu będzie strefa turystyczna, a tu byśmy zrobili wypoczynek. No i to jest to. To jest to właśnie, o czym mówiłem, żeby jakoś to rozdysponować i było tutaj jedno i drugie. To jest wypoczynek będzie. No i tak, na razie tutaj będzie mało tych rejonów. Czekaj, co? Nie ma strefy w ogóle żadnej. A, bo tu płot zrobimy, prawda? To tak, to tu sobie zrobimy coś takiego. To wiem, że tutaj na razie miało to być tak jak jest, ale dobra. Czekaj, czy to też usuniemy? To na razie niech to będzie w ten sposób, a tutaj odtąd, znaczy tak, w ogóle tu w środku to na pewno. I odtąd bym po prostu pociągnął całą tą strefę do tego jednego wejścia i tak samo z całą strefę do tego tu drugiego wejścia. A tu w tym rejonie to jeszcze będę musiał pomyśleć, bo tu jest jeszcze jedna szynówka i w ogóle nasze tramwaje tu kręcące się. W ogóle chyba ktoś z tego korzysta, bo zobaczcie, są aż 23 osoby. Dzisiejszy odcinek znowu wyszedł mi długi, nie postawiliśmy nawet lotniska. Ale sądzę, że tak dosyć nieźle tam kampus rozwinęliśmy, że to będzie, powiedzmy, cel święto środki póki co. No ma, luknijmy, co my tutaj mamy. Na razie jeszcze dużo ludzi nie ma, ale sądzę, że to jest kwestia czasu. W ogóle taką jedną z linii metra moglibyśmy puścić. Tak przy okazji później. Czy to nam tu ładnie wejdzie? Ładnie wejdzie. Bo zobaczmy, gdzie mamy tu linię metra najbliższą. To jest chyba te rejony. A tutaj od tej strony to w ogóle jej nie ma, no tak. No tak, zapomniałem, że właśnie ten rejon jest całkowicie zapomniany przez linię metra i tylko kolejowo tutaj jeździ. No tak, jeszcze trzeba będzie tutaj pomyśleć nad tym, żeby to tutaj w tym rejonie może funkcjonowało. No zobaczymy. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. A póki co wygląda to tak jak następuje na aktualnym obrazku. Tramwaje no, są bardzo używane.
O, tu masz, są 4 osoby. To faktycznie jest używane, bo tutaj na te rejony to naprawdę jest rzadkość. Dobrze, to tak, zobaczmy ile jest, czyli ktokolwiek tu już wszedł. Jest! Mamy pierwszą osobę zwiedzającą, nasz park rozrywki. Możemy się ekscytować w tym momencie. Natomiast bez zbędnego gadania jeszcze zobaczmy sobie, co się dzieje w naszym tutaj rejonie. O, tutaj to ja widzę, co się dzieje. Tu się źle dzieje. A tu się z kolei już opróżniły. No ale tak czy siak, bez zbędnego gadania, wróćmy tutaj. Przegraliśmy, no nie! Jaj, trzeba dodać! Dobra, dajmy tu 6 trenerów, a tu dajmy aż nawet to do 100. A ceny biletów na razie pozostawmy takie, jakie są. No dobra, a ile zrobiliśmy chociaż na tym powiecie? 38 tysięcy, no dobra. Trzeba będzie to rozkręcić jeszcze, jak mi się dobrze wydaje, żeby to poszło. Tu ta atrakcyjność jest cały czas bieda. 87 tysięcy mamy z czesnego. No dobra, wygląda to całkiem nieźle ten kampus. W przyszłości tu jeszcze oczywiście jakieś drzewka i inne bajery trzeba będzie dokręcić. A tutaj to ja widzę, że okej, chyba staje ta klinowa jest wykorzystywana. Czy ten tramwaj to w ogóle jest 10 osób, dobra. Tak, ten tramwaj to też sądzę, że właśnie będzie wykorzystywany przez samo to, jak blisko dojeżdża do naszego centra zaprzeczytkowego, co może być tutaj dosyć dużym pozytywem. W ogóle tu jest ta aleja, która się tutaj rozpoczyna tramwajowa i ona się tu będzie ciągnąć dalej nad nasze całe rejony. Tu będą dwa pole, tutaj, bo już tam było głosowanie, ale to jeszcze daleki moment, bo najpierw będzie lotnisko. Później tu będzie port towarowy i port pasażerski. Także tak, dosyć dużo się tutaj dzieje, dosyć dużo się zmieniło. I to tyle z tego dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Jeśli chcecie, aby się ta seria jeszcze bardziej rozwijała i cały kanał w sumie, to kliknijcie ten przycisk wesprzyj. W dowolnej formie to bardzo pomaga. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Kolejny, nie wiem kiedy będzie, bo nie wiem kiedy ten odcinek się pojawi. Wiem tyle, że każdy odcinek ze Skylinesów to dla mnie jest wielka frajda, więc na pewno tego nie zabraknie. Jak skończymy tę serię, to nie będziemy zaczynać nowego miasta, tylko zaczniemy kolejny scenariusz. Bo cały czas mam zamiar w końcu skończyć i wygrać wszystkie scenariusze. Tylko jak zawsze buduję je w swoim stylu, patrząc na to. W swoim stylu, co mam na myśli w swoim stylu? No budując takie węzły autostradowe jak tutaj, że te serie trwają po rok lub dłużej. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach, na moim kanale. Cześć!